Zostawiając komentarz, subskrypcję czy też oglądając reklamy, wspierasz ten kanał i pomagasz w jego rozwoju. Dziękuję. Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu na kanale Straszydło. Dziś zabieram was do opuszczonej wioski, tak zwanego miasteczka widma Dul w Belgii. Niektórzy z was może kojarzą już to miejsce, bo rok temu wrzucałam już filmik z Dul, ale dziś troszeczkę więcej pozwiedzamy i będę mówiła wam pewne ciekawostki o tym miejscu i tak dalej, więc jedziemy i zapraszam was do zwiedzania. Hej, tu ja z przyszłości. Niestety w niektórych momentach wiało zbyt mocno i dla dobra waszych uszu usunęłam te fragmenty dźwięku. Opowiem wam pokrótce, co działo się po drodze. Przy wejściu do wioski stała policja, straże pożarne i ambulans, więc nie mieliśmy pewności, czy wejdziemy do środka. Jednak udało się. Już na wejściu, czyli na tej głównej drodze prowadzącej do centrum wioski, natknęliśmy się na jeden z domów. Nie jest on opuszczony, a mieszkańcy dla własnego spokoju wywieszają przed bramę informację, że ten dom jest zamieszkany. W 2020 roku Dul zamieszkiwały 24 osoby, tak oficjalnie. O tej porze roku, tym bardziej w pogodę taką jak ta, w Dul pojawia się wiele spacerowiczów, więc nie byliśmy tam sami i nie miałam aż takiej swobody nagrywania, jaką miałam, gdy tych spacerowiczów było praktycznie zero. Decyzja o powiększeniu portu zapadła w latach 60. Tylko no, do tej pory jeszcze nie wprowadzono tego w życie, tego postanowienia, ponieważ co chwilę się od tego odwołują, co chwilę wracają. I w sumie dlatego wiele ludzi straciło swoje domy. Rząd coś postanowił, a tak naprawdę tego nie dokończył. Kiedyś jeszcze łatwo można było wejść do środka, do domów, pozwiedzać. Ja jeszcze jakiś czas temu, kiedy tu byłam, to mogłam wejść na podwórko jednego z domów, ale teraz wszystko jest pozabijane blachami, deskami, z tego względu, że bardzo dużo bezdomnych nocowało w tych pustostanach. No i robili w nich po prostu demolki i tak zwane meliny. Dlatego postanowiono to wszystko pozamykać na trzy spusty. A tak naprawdę w tych wszystkich domach pozostawały rzeczy użytku codziennego. Tak jak to ludzie zostawili, tak to wszystko tutaj stało. Tutaj znajduje się stacja. Opuszczona stacja, ale w tej chwili ktoś robi tam zdjęcia, więc musimy skupić się na czymś innym. Kiedy byłam w Dul wcześniej, w tym miejscu znajdowały się inne graffiti. Można powiedzieć, że ciekawsze. Oprócz bazgrołów w wiosce jest wiele profesjonalnych graffiti.
Parę lat temu miejsce to odwiedziła grupa artystów ulicznych, którzy chcieli pokazać, że to miejsce nadal żyje. A mnie już łapał stres, że wejdziemy do środka, w sensie stres taki, wiesz. No ale raczej nic tu nie znajdziemy. Creepy takie to trochę. To wszystko jest zablachowane. Taka mała ciekawostka, w Doel znajduje się najstarszy w Belgii wiatrak, który właśnie widzicie. A w tym wiatraku znajduje się restauracja. Nie wiem, czy w tej chwili jest czynna, prawdopodobnie tak, bo jest bardzo, bardzo dużo ludzi. I w sumie nie wiem, czy wejdziemy do środka, bo zapomnieliśmy maseczek. Także, a w tle widać reaktory, które powstały w latach 60-tych, 70-tych. Są cztery reaktory i w tej chwili to one chyba są głównym powodem tego, że ludzie praktycznie tu nie mieszkają. Ale nie z ich powodów miasteczko zostało wysiedlone. Doel znajduje się około 30 km od Antwerpii, chociaż dostęp do portu Antwerpia ma bezpośredni. To właśnie port jest przyczyną wysiedlenia mieszkańców. Właśnie usłyszałam największy suchar odnośnie opuszczonego miasteczka i pubu. Jak to leciało? Przez koronę nie dali rady. Jeszcze zapomniałam z takich ciekawostek, oprócz tego, że w Doel jest najstarszy wiatrak, to też Peter Paul Rubsen, czyli wybitny barokowy malarz, mieszkał właśnie w tej wiosce. Dopiero po braku blach w oknach zorientowałam się, że ten dom jest dalej zamieszkiwany. Jest on w bezpośrednim otoczeniu kościoła oraz cmentarza. Za każdym razem, nieważne czy za dnia, czy w nocy, gdy wchodzę na cmentarz w Doel, czuję się jakoś nieswojo. Teraz pokażę wam szkołę, bo w
właśnie znaleźliśmy się w tym miejscu i w sumie to jest ostatni przystanek tej naszej wędrówki. Tutaj widzicie szkołę, która została zamknięta dopiero w 2003 roku, bo no jak do tej pory niektórzy tutaj mieszkają, tak też i na początku lat 2000 mieszkali. I w tamtym momencie do szkoły, tak ogromnej szkoły jak widać, uczęszczało 8 uczniów. A tak wygląda opuszczona stacja. Kiedyś wydaje mi się, że stały tu jeszcze dystrybutory, ale teraz jest tu tylko w sumie nic. My już kończymy nasz spacer po Dul, Doel. Całość trwała z jakieś 1,5 godziny takiego powolnego spacerku. No i co, dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną i zapraszam Was na kolejne odcinki vlogowe oraz podcastowe na moim kanale. Thank you.